Dzień dobry Państwu. Dzisiaj spotykamy się na spotkaniach na temat łuszczycy. Już mieliście Państwo przyjemność obejrzeć spotkanie z panią profesor Joanną Narbut, które zostało zarejestrowane wcześniej. A teraz spotykamy się z panią profesor Agnieszką Owczarczyk-Saczonek, która jest szefem Kliniki Dermatologii Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat diety. Tak naprawdę temat diety jest dla Was szalenie istotny. Cały czas pojawiają się kolejne pytania na temat diety. Pytacie, czy odstawienie pewnych produktów spożywczych pomaga zwalczyć łuszczycę, czy może niejedzenie pewnych produktów może spowodować, że łuszczyca nie będzie się pojawiała, czy może można dietą zapobiec w ogóle wysiewowi łuszczycowemu. Także tych pytań bardzo dużo się pojawia i liczę na to pani profesor, że dzisiaj pani na wiele tych pytań odpowie, ale też rozwieje wiele wątpliwości, a przede wszystkim rozprawi się z wieloma mitami, które na temat diety w łuszczyce powstały. Szanowni Państwo, bardzo miło mi z Państwem i zachęcić Państwa do prawidłowej, zdrowej diety, podkreślając, że nie jest to oczywiście jedyny sposób na osiągnięcie zdrowia i remisji zmian płciowych. Pamiętajmy, co powie szanowna przedmówczyni, pani profesor Narbut, że skuteczne i wczesne podjęcie leczenia jest bardzo istotne, szczególnie w przypadku zmian stawowych, ponieważ pozwala nam na remisję choroby. Jeśli chodzi o dietę, jest to postępowanie uzupełniające, ale bardzo, bardzo istotne. Jak zobaczycie Państwo na następnym slajdzie, łuszczyca, tak jak wiecie Państwo, jest chorobą predysponowaną genetycznie. Natomiast na te predyspozycje mają wpływ czynniki środowiskowe, między innymi infekcje, leki, stres. Natomiast na takie czynniki jak dieta, czy spożywanie alkoholu, czy palenie papierosów, pacjent może sam wpłynąć. Poprzez prawidłowe stosowanie dobrej diety może złagodzić przebieg swojej choroby. Poproszę następne. Jak mówią badania amerykańskie przeprowadzone na bardzo dużej grupie pacjentów, sami pacjenci zauważyli, że po spożyciu dużych ilości cukru, alkoholu czy glutenu, a także nabiału, choroba ma cięższy przebieg. Tu też pacjenci podawali, że spożycie pomidorów u tych pacjentów powodowało też pogorszenie zmian. Prawdopodobnie jest to spowodowane, że duże spożycie tak zwanych warzyw psiankowatych, czyli pomidorów, papryki, chili, może spowodować pogorszenie zmian łuszczycowych, ponieważ te warzywa zawierają pewne związki alkaloidy drażniące ściany jelit. Również ponad 80% pacjentów zauważyło, że po zmianie swojej diety choroba miała łagodniejszy przebieg. Wprowadzanie do diety suplementów, większej ilości warzyw, oleju rybnego czy wody powodowało poprawę zmian łuszczycowych. Najchętniej pacjenci rekomendowali dietę Pagano. Jest to bardzo ciekawa dieta, która polega na spożyciu większej ilości warzyw, ponieważ warzywa mają tendencję do alkalizacji naszego ustroju, czyli pozwalają nam pozbyć się toksyn. Również pacjenci obserwowali poprawę po zastosowaniu diety wegańskiej czy diety paleolitycznej. Dieta ta polega na spożywaniu nieprzetworzonych produktów, a więc niegotowanych warzyw i owoców, a także niegotowanego surowego mięsa. Jest to troszeczkę dieta taka budząca pewne kontrowersje. Natomiast na szczęście prawie połowa pacjentów zmieniła swoją dietę, ponieważ chciała poprawić przebieg swojej choroby.
Dlaczego ta ważna jest zmiana diety? Zobaczycie Państwo na tym slajdzie. Nasze badania własne pokazały, że pacjenci chorzy na łuszczycę niestety mieli cięższy przebieg choroby, ponieważ spożywali więcej cukru, słodyczy, słonych przekąsek, także masła, mięsa i alkoholu. Natomiast wśród naszych pacjentów spożycie warzyw, owoców, kasz, makaronów było na średnim poziomie. Natomiast najcenniejsze pokarmy, które mają korzystny wpływ na przebieg łuszczycy, czyli orzechy, ziarna i ryby morskie, niestety były na niezbyt wysokim poziomie. Poproszę następny. Jak wspomniałam Państwu, no niestety ta nieprawidłowa dieta najczęściej prowadzi do powstania otyłości. My już wiemy, że otyłość, która występuje w dzieciństwie, znacznie predysponuje naszych pacjentów do wystąpienia cięższego przebiegu łuszczycy, do wystąpienia również łuszczycowego zapalenia stawów, a także wielu zaburzeń metabolicznych. To jest przy naszego pacjenta, u którego możemy zaobserwować taki charakterystyczny marsz zaburzeń metabolicznych związanych już z wystąpieniem otyłości w dzieciństwie. Na następnym slajdzie zobaczycie Państwo badania, które potwierdzają, jak ważna jest redukcja masy ciała dla przebiegu łuszczycy. Mamy bardzo dużo dowodów mówiących na ten temat, że otyłość wynika właśnie z nieprawidłowej diety, prowadzi do znacznie częstszego wystąpienia łuszczycy u pacjenta. Dwukrotnie częściej obserwujemy, że u pacjentów z ciężkim przebiegiem łuszczycy BMI wskazuje już na nadwagę. Również pacjenci, którzy redukują masę ciała, mają łagodniejszy przebieg choroby. Bardzo istotne jest wystąpienie łuszczycy u pacjentów, którzy posiadają ten najbardziej znany gen HLA-CW6, który dysponuje do wystąpienia łuszczycy dziecięcej, i u tych pacjentów ryzyko rozwoju łuszczycy jest 35-krotnie większe niż w populacji ogólnej. Na następnym slajdzie zobaczycie Państwo, że łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów również jest zależne od otyłości. Otyłość znacznie częściej stwierdzono u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów niż u pacjentów, którzy chorowali na reumatoidalne zapalenie stawów. Natomiast redukcja masy ciała powoduje, że leczeni znacznie szybciej reagowali na stosowaną terapię. Następne poproszę. My mówimy bardzo często, używając pojęcia zespół łuszczycowy. Jest to zespół zaburzeń związanych z wystąpieniem łuszczycy u pacjentów, wśród których wyróżniamy nie tylko częstsze nieswoistych zapaleń jelit, łuszczycowego zapalenia stawów, zapaleń tęczówki, ale również całą grupę zaburzeń metabolicznych. Między innymi cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, hiperurykemię, nietolerancję cukru, a także zaburzenia lipidowe. Te wszystkie zaburzenia prowadzą w konsekwencji do skrócenia życia naszych pacjentów z ciężkim przebiegiem łuszczycy. Poproszę następne. Wobec tego możemy zadać sobie pytanie, jak powinna wyglądać prawidłowa dieta naszego pacjenta. I poproszę następne. Jakie tłuszcze powinny być spożywane przez naszych pacjentów i jaki mają wpływ na przebieg choroby? Wiemy, że nasycone kwasy tłuszczowe, które występują obficie w mięsie zwierzęcym i nabiale, niestety nasilają procesy zapalne, aktywują pewne mechanizmy prowadzące do zapalenia. Z drugiej strony wszyscy polecają nienasycone kwasy tłuszczowe, ale bardzo istotna jest proporcja tych nienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie, ponieważ kwasy omega-6 mogą prowokować i przyspieszać dojrzewanie, a także aktywność leukocytów
TH17, czyli takich najbardziej znanych patogennych limfocytów w procesie zapalenia łuszczycowego. Z kolei kwasy omega-3 mają już wiele dowodów, że ich stosowanie powoduje zmniejszenie stanu zapalnego, a więc w diecie nie powinno zabraknąć kwasu omega-3. Następne poproszę. Wiemy, że kwasy omega-3, omega-6 podlegają w naszym organizmie tym samym przemianom wykonywanym przez te same enzymy. I jeśli dostarczymy enzymom substratów w postaci kwasów omega-3, produktami końcowymi będą prostaglandyny, leukotrieny i resolwiny o działaniu przeciwzapalnym. Z kolei, kiedy substratem stają się kwasy omega-6, niestety końcowe produkty mają silne działanie prozapalne. Dlatego, jak wspomniałam, ta proporcja kwasów omega-3 i omega-6 w diecie jest bardzo istotna i powinien ten stosunek wynosić 1 do prawie 2. Natomiast dieta zachodnia, dieta amerykańska obfituje w zbyt dużą ilość kwasów omega-6, co ma bardzo istotne znaczenie w rozwoju zapalenia. I poproszę następne. Chciałabym Państwu wspomnieć o najnowszych badaniach, które biorą pod uwagę znaczenie tak zwanych kluczowych kwasów tłuszczowych. Są to kwas masłowy, propionowy czy octowy. Ten kwas masłowy występuje między innymi w zjełczałym maśle, ma taki specyficzny zapach, natomiast jest promowany przez mikrobiom jelitowy, przez bakterie, które powinny znaleźć się w naszym mikrobionie jelitowym. I są to bardzo ważne cząsteczki, ponieważ wpływają na nasz układ immunologiczny. To one stymulują bardzo ważną grupę komórek w naszym organizmie, tak zwane komórki regulatorowe. Są to komórki, które pełnią rolę policjantów hamujących stan zapalny. Im więcej jest prawidłowych szczepów bakteryjnych w naszym mikrobiomie jelitowym, tym więcej jest wytwarzanych tych właśnie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które indukując limfocyty regulatorowe, zniwelują stan zapalny. Dlatego też możemy manipulować mikrobiomem jelitowym, co może mieć bardzo ważne przełożenie na wspomaganie leczenia nie tylko łuszczycy, ale bardzo wielu chorób zapalnych. W tej chwili o mikrobiomie jelitowym mówi się bardzo wiele i wiemy, że wpływa nie tylko na łuszczycę, ale także na choroby cywilizacyjne, nawet na choroby takie jak demencja czy choroba Alzheimera. I poproszę następne. Dlaczego ten mikrobiom jelitowy jest ważny? Okazuje się, że nieprawidłowy skład flory bakteryjnej jelitowej do zespołu przepuszczalnego jelita. Niestety wtedy wiele toksycznych substancji z jelit łatwiej przenika do naszego organizmu. Jedną z takich substancji jest fenol, może to być również indol skatol, czyli substancje, które między innymi odpowiedzialne są za zapach kału, i te substancje znaleźć i oznaczyć w krwi. Im bardziej nieszczelne jest jelito, tym więcej tych substancji możemy w surowicy naszych chorych oznaczyć. Okazuje się, że również fenol może wpływać bezpośrednio na aktywność komórek prozapalnych w skórze. Przez jelito przenikają również te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które mogą wpływać z kolei korzystnie, czyli wyciszać stany zapalne poprzez aktywację wspomnianych przeze mnie komórek regulatorowych. Poproszę następny. Kolejnym bardzo ważnym składnikiem diety chorego na łuszczycę jest błonnik pokarmowy. Okazuje się, że błonnik pokarmowy jest rozkładany przez mikrobiom jelitowy. Rozkładany błonnik między innymi prowadzi do powstania tych właśnie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Jest bardzo wiele badań, które podkreślają, że zwiększone spożycie błonniku pokarmowego powoduje wyciszenie stanów zapalnych,
obniżenie CRP, czyli białka ostrej fazy, obniżenie stężenia cytokin prozapalnych. Wiemy, że źródłem błonnika pokarmowego są pokarmy roślinne. Dlatego też ich większe spożycie wpływa korzystnie na skład mikrobiomu jelitowego i dzięki nim więcej jest bakterii, które dla nas korzystne działanie i znaczenie i wytwarzają więcej krótkonałańcuchowych kwasów tłuszczowych. Natomiast pokarmy zwierzęce powodują, że ten skład mikrobiomu jelitowego się zmienia i niestety jest mniej szczepów bakteryjnych korzystnych dla naszego organizmu. Poproszę następne. Probiotyki są to substancje, które i bakterie, które korzystnie na skład mikrobiomu jelitowego. Takimi dobrymi szczepami bakteryjnymi są z grupy Lactobacillus, Bifidobacterium, ale także pewne szczepy drożdży, drożdży Saccharomyces. Lekarze często zalecają profilaktykę i zalecają probiotyki, szczególnie u pacjentów przyjmujących antybiotykoterapię. Wiemy, że antybiotyki niszczą nie tylko te patogenne szczepy bakteryjne, ale niestety też te dla nas korzystne. Dlatego też trzeba odbudować florę bakteryjną i między innymi z tego powodu zalecane są probiotyki. Ale warto o tych probiotykach pamiętać również nie tylko w okazji leczenia antybiotykiem, ale suplementować je w chorobach zapalnych. Okazuje się, że pacjenci chorzy na łuszczycę i łuszczycowe zapalów mają nieprawidłowy skład. U tych chorych przeważają te nieprawidłowe szczepy bakteryjne, które sprzyjają produkcji związków wpływających prozapalnie. Naukowcy pracują nad otrzymywaniem tak zwanych symbiotyków, czyli substancji, które zawierałyby i probiotyk, i błonnik pokarmowy, który mógłby silniej zadziałać na wytwarzanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i korzystne działanie przeciwzapalne. Poproszę następny. Jedno z ciekawych badań zostało przeprowadzone na grupie chorych na łuszczycę. Przez 12 tygodni jedna z grup pacjentów otrzymywała suplementację probiotykami, prawidłowymi szczepami bakteryjnymi. Natomiast druga grupa pacjentów nie otrzymywała probiotyków. Obie grupy były leczone tym samym preparatem zewnętrznym. Okazało się, że wśród pacjentów, którzy otrzymywali dodatkowo probiotyki, poprawiała się łuszczyca bardziej niż w grupie pacjentów, którzy probiotyków nie otrzymywali. Ważne, ta długość remisji była znacznie dłuższa, czyli efekt leczenia utrzymywał się zdecydowanie dłużej. I poproszę następne. Powinniśmy pamiętać, aby w naszej diecie nie zabrakło antyoksydantów. Jest dużo dowodów mówiących o tym, że stan zapalny bardzo obniża ilość antyoksydantów i u pacjentów chorych na łuszczycę ta ilość antyoksydantów jest znacznie zmniejszona. Prowadzi to między innymi do utlenowania LDL, czyli cholesterolu średniej gęstości, który ma własności bardzo promiażdżycowe i w tym samym częściej i łatwiej dochodzi do powstawania blaszek miażdżycowych. Jednym z ważnych składników antyoksydantów jest resweratrol, który występuje w bardzo wielu warzywach i owocach, szczególnie kolorowych. Między innymi w naszych polskich produktach to jagody, buraki czerwone czy orzechy laskowe. Oraz również bardzo ostatnio modna kurkuma czy seler, ginger, czyli korzeń, zapomniałam, ale też bardzo popularny środek. Poproszę o następne.
Pamiętajmy również o witaminach i mikroelementach. Witamina A jest witaminą, która warunkuje prawidłowy wygląd naszego naskórka, zapewnia prawidłowe procesy rogowacenia, a jej pochodną retinoidy, czyli acitretinoid, chętnie stosujemy w leczeniu zmian łuszczycowych. Pamiętajmy również o witaminie D3, którą również stosujemy jako preparaty zewnętrzne. Jest bardzo istotnym jej pochodna składnikiem naszej terapii, ale także ważny jest poziom witaminy D3. Witamina B12 to kolejna witamina, która może występować również w preparatach takich jak Dawskin i również ma działanie przeciwzapalne. Oraz o suplemencie diety akurat selen jest takim najbardziej znanym składnikiem enzymów antyutleniających, czyli antyutleniaczy, hamujących powstawanie wolnych rodników. I poproszę następny. Reasumując, te substancje, te składniki diety, takie jak mięso czerwone, które zawiera nasycone kwasy tłuszczowe, duże ilości cukrów prostych czy alkohol, prowadzą do aktywacji procesów zapalnych w naszym organizmie, do stresu odoksydacyjnego, a także prowadzą do rozwoju zaburzeń w mikroflorze jelitowej. To wszystko prowadzi do łatwiejszego rozwoju zespołu metabolicznego, zawałów serca czy nieswoistych zapaleń jelit. Natomiast protekcyjne działanie mają nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, jednonasycone kwasy tłuszczowe, probiotyki, błonnik, sen czy witaminy wspomniane przeze mnie. I poproszę następne. Wobec tego pacjenci mogą sobie zadawać pytanie, jaką dietę wybrać. W tej chwili jest na ten temat w internecie bardzo wiele propozycji diet, ale jak to wygląda w rzeczywistości? Bardzo proszę. Proszę następne. Zdecydowanie najbardziej popularną i wartościową dietą, która posiada najwięcej dowodów swojej skuteczności, jest dieta śródziemnomorska. Wiemy o tym, że ta dieta wydłuża życie, działa przeciwmiażdżycowo, a opiera się na spożyciu tłuszczów roślinnych, nie tylko oliwy z oliwek, ale innych tłuszczów roślinnych, i nasz polski olej rzepakowy nie ustępuje swoim właściwościom oleju z oliwek. To również dieta, która polega na spożyciu małej ilości mięsa czerwonego, bardziej na rzecz ryb i owoców morza. A ta dieta również nie rezygnuje ze spożycia czerwonego wina. Poproszę następne. Chciałam przytoczyć Państwu bardzo badanie, które zostało przeprowadzone wśród pacjentów z łuszczycą i łuszczycowym zapaleniem stawów. Okazało się, że pacjenci, którzy zdecydowanie lepiej przestrzegali zaleceń diety śródziemnomorskich, u tych pacjentów stwierdzono znacznie lepsze efekty leczenia, większą redukcję zmian łuszczycowych, skórnych, a także poprawę w zakresie zmian stawowych. Czyli im bardziej pacjent przestrzegał diety śródziemnomorskiej, tym lepsze były efekty leczenia. I poproszę następne. Do badania wykorzystano specjalną ankietę przestrzegania diety śródziemnomorskiej. I proszę zwrócić uwagę, jedno z dotyczyło spożycia czerwonego wina. Okazuje się, że ten alkohol nie jest całkowicie zabroniony u pacjentów chorych na łuszczycę. Spożycie czerwonego wina, dostarczenie antyoksydantów jak najbardziej wpływa korzystnie, ale oczywiście decydują o tym ilości. Bardzo proszę następny. Bardzo wiele jest kontrowersji na temat diety bezglutenowej. W latach 90. stwierdzano bardzo dużą zależność przeciwciał antygliadynowych u pacjentów chorych na łuszczycę. Jednak pamiętajmy, że ta diagnostyka w powijakach, przeciwciała antygliadynowe, bardzo często uzyskujemy fałszywie dodatnim wyniku u pacjentów, którzy w rzeczywistości nie mają glutenozależnej enteropatii, czyli choroby trzewnej. Natomiast jeśli poprawiono tą diagnostykę, czyli zaczęto stosować przeciwciała
przeciwko transglutaminazie tkankowej, czyli enzymowi, który bierze udział w przemianie glutenu, a także przeciwciał przeciwko endomezjum, czyli tą diagnostykę bardzo poprawiał. Wydaje się, że te wskaźniki już nie są aż tak bardzo duże. Natomiast metaanalizy badań mówią o tym, że faktycznie wśród pacjentów chorych na łuszczycę stwierdza się trzykrotne częstsze występowanie zaburzeń związanych z glutenem, czyli nadwrażliwością na gluten, w porównaniu z populacją kontrolną. I poproszę następnie. Stąd rodzi się pytanie, kiedy zastosować dietę bezglutenową u pacjentów chorych na łuszczycę. Na pewno powinni to być pacjenci, którzy w swoich rodzinach mają krewnych, u których występuje glutenozależna enteropatia, a także u pacjentów, u których występują zaburzenia jelitowe. I na pewno u pacjentów, u których stwierdzamy nadwrażliwość na gluten. I wtedy stosuje się przynajmniej 3-miesięczną dietę bezglutenową, aby ocenić jej skuteczność. Pamiętajmy również, żeby prawidłowo rozpoznać celiakię u dorosłych, powinniśmy wykonać badania już bardzo czułe i bardzo specyficzne, czyli przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej oraz przeciwko endomyzjum mięśni gładkich lub stwierdzić klasyczne zmiany w trakcie gastroskopii, kiedy pobierany jest wycinek i kiedy w wycinku ze śluzówki stwierdzamy zanik kosmków i zanik komórek nabłonka jelitowego. Poproszę następnie. Kolejną propozycją jest dieta wegetariańska. Dieta wegetariańska wiąże się oczywiście ze zmniejszoną podażą czerwonego mięsa i tłuszczów zwierzęcych, tych, które mają działanie prozapalne. Poza tym okazuje się, że dieta wegetariańska przy spożyciu dużych ilości warzyw dostarcza większych ilości potasu, a jest bardzo potrzebny do produkcji między innymi hormonów kortykoidowych w naszych nadnerczach, które mają działanie przeciwzapalne. Bardzo poproszę następne. Kolejna taka bardzo modna ostatnio dieta to dieta ketogeniczna. Dieta ketogeniczna prowadzi do utraty masy ciała i zmniejszenia stanu, ale powinniśmy wybrać prawidłową dietę ketogeniczną. Istnieją tak naprawdę trzy propozycje. Dieta Atkinsa, która jest dietą wysokotłuszczową, ale dietą również wysokoenergetyczną i nie jest dobrze oceniona przez środowisko lekarskie. Kolejna dieta to dieta bardzo niskowęglowodanowa, natomiast najkorzystniejszą dietą jest dieta niskokaloryczna, ketogeniczna, która zapewnia również prawidłowy dowóz białka. Na czym ona polega? Jest to dieta, przy której spożywa się niskie ilości kalorii, czyli jest dietą redukującą. Można spożywać sporo tłuszczy, również redukuje się spożycie węglowodanów. Węglowodany są takim naturalnym naszym paliwem, które są szybko przemieniane w potrzebną do życia energię. Jeśli dostarczamy małe ilości węglowodanów, nasz organizm musi sięgnąć do zapasów. Węglowodany w naszym organizmie są magazynowane w postaci tłuszczy, przekształcane do tłuszczy i odkładane w tkance tłuszczowej. Jeśli dostarczamy mało węglowodanów, nasz organizm musi skorzystać z tych właśnie tłuszczy zapasowych, czyli przerobić tłuszcze z powrotem na węglowodany, które zostają zużyte na dostarczenie energii. Bardzo istotnym aspektem tej diety jest dbanie o to, żeby ilość białka, która jest dostarczana z dietą, była zgodnie z zapotrzebowaniem danego organizmu. Niestety zaniedbanie tego aspektu powoduje, że dojdzie do uszkodzenia mięśni, skóry czy narządów wewnętrznych. Dlatego trzeba dbać o tą prawidłową zawartość białka. Następne poproszę.
I to jest przykład jednego z badań, aczkolwiek nie polecam takiej rygorystycznej diety, ponieważ taka dieta powinna być pod ścisłym nadzorem dietetyka czy lekarza, ale jest to przykład, że u pacjentów, u których wprowadzono dwufazowy program leczenia dietetycznego, a więc początkowo czterotygodniową dietę ketogoniczną, niskoenergetyczną, bardzo niskoenergetyczne, jak widzicie Państwo, poniżej 500 kilokalorii na dobę, a także później pacjenci zostali poddani 6-tygodniowej diecie śródziemnomorskiej, u tych pacjentów uzyskano bardzo wyraźną redukcję pasji i byli to pacjenci, którzy tylko emolienty, czyli nie stosowali ani leczenia miejscowego, ani leczenia ogólnego. U tych pacjentów również znacznie, prawie o 20% zmniejszył się świąt. Wyniki tego eksperymentu, bo należy to nazwać eksperymentem, są zachęcające, ale tak jak widzicie Państwo, kurs tego leczenia dietetycznego był bardzo rygorystyczny i na pewno nie polecam, żebyście Państwo sami próbowali. Poproszę następne. Na pewno należy również pamiętać, aby prawidłową dietę wzbogacić wysiłkiem fizycznym. Wysiłek fizyczny powoduje, że nasze naturalne magazyny energii w postaci tłuszczu również są spane i zdecydowanie lepiej dochodzi się do zdrowia, jeśli oprócz diety należy stopniować wysiłek fizyczny. Jedno z badań pokazało, że u pacjentów, u których wprowadzono leczenie dietetyczne i ćwiczenia fizyczne, w porównaniu do grupy, gdzie tylko pacjentów uświadomiono o znaczeniu diety i wysiłku fizycznego, uzyskano znacznie lepsze wyniki. Podobna rzecz ma się u dzieci. I następne poproszę. Jest to badanie, które całkiem niedawno przeprowadzono wśród dzieci z łuszczycą plackowatą. U pacjentów, u których tylko stosowano emolienty, w pierwszej grupie wprowadzono taki bardzo, bardzo przestrzegany tryb leczenia żywieniowego ze spożyciem również 3 litrów wody, ze zmniejszeniem spożycia węglowodanów i wprowadzeniem ćwiczeń fizycznych takiego zaplanowanego treningu, uzyskano znacznie lepsze efekty redukcji zarówno zmian łuszczycowych, jak i redukcji masy ciała niż w grupie pacjentów, u których poinformowano o znaczeniu diety i wysiłku fizycznego. I następne poproszę. Wobec tego, jak powinny wyglądać główne postanowienia, wytyczne żywieniowe pacjentów na łuszczyce? Na pewno każdy z nas lekarzy powinien uświadomić pacjentów, że redukcja masy ciała poprzez dietę niskokaloryczną, dietę redukującą, czasami krótkotrwałe posty, a także u pacjentów z bardzo dużą otyłością stopnia drugiego, może mieć to zbawienne znaczenie dla przebiegu choroby. Również, że suplementacja związków w postaci witamin, kwasów tłuszczowych omega-3, a także selenu czy cynku ma korzystny wpływ na zmniejszenie aktywności procesu zapalnego. Warto też uświadomić pacjentów i zawsze staram się to robić i wspomnieć o tym, że stosowanie probiotyków w błonniku czy prawidłowego żywienia i diety bezglutenowej w przypadku nadwrażliwości ma ogromne znaczenie dla stanu jelit. Jelito staje się mniej przepuszczalne dla szkodliwych i ograniczamy tym samym stan zapalny. Warto przestrzec pacjentów przed spożywaniem żywności wysoko przetworzonej, która zawiera duże ilości kwasu arachidowego, który ma je prozapalne, a także nasyconych, utwardzonych kwasów tłuszczowych. Warto również zachęcić do ograniczenia spożycia pokarmów zwierzęcych, natomiast zachęcić do spożywania większej ilości warzyw i owoców bogatych w polifenole i inne antyutleniacze i wspomnieć o tym, że jeśli pacjent musi wypić przy ilości alkohol, to warto wznieść toast kieliszkiem czerwonego wina. I poproszę następne.
Natomiast jest to tabela, którą przekazuję swoim pacjentom chorym na łuszczycę, aby pomogła im w wyborze prawidłowych produktów pokarmowych i także uświadomiła, jakie produkty pokarmowe nie są zalecane. Proponuję też moim koleżankom lekarkom, aby korzystały z takich tabel, ponieważ no, warto edukować naszych pacjentów i pacjent w trakcie wizyty nie zapamięta wszystkich informacji. Warto, żeby wyszedł z takim przewodnikiem dietetycznym i mógł przeanalizować w domu, co warto spożywać. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie Państwo pytania, bardzo proszę, chętnie na nie odpowiem. I jeszcze raz podkreślam, że terapia dietą ma ogromne znaczenie, ale znaczenie wspomagające. Natomiast nie zastąpi naszego leczenia. Myślę, że ostatnie zdanie, które pani profesor powiedziała, może mieć dla wielu osób ogromne znaczenie. I to, o czym pani wspominała w kontekście badań przytoczonych na temat właśnie diety w połączeniu z profilaktyką, czyli ćwiczeniami, aktywnością fizyczną, to naprawdę liczby były bardzo mocno obrazujące, na co powinniśmy zwrócić w szczególności uwagę. Pani profesor, a jak w takim razie, jaki rodzaj ruchu pani profesor naszym pacjentom tutaj proponuje, czy sugeruje, biorąc pod uwagę, że część z naszych pacjentów, naszych podopiecznych ma też problemy ze stawami? Jest to uzależnione od kondycji i w przypadku pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów powinniśmy pamiętać, że ten wysiłek fizyczny i ruch powinien być jednak skonsultowany z terapeutą. Chociażby dlatego, że jeśli pacjent bardzo chce nagle zacząć ruszać, zacząć biegać, niekoniecznie musi to być dobre dla jego stawów. Każdy uraz dodatkowy czy przeciążenie stawów może być też punktem stymulującym rozwój zapalenia w danym stawie. Dlatego wszystko zależy od tego, jak choroba przebiega. Łatwiej jest w przypadku pacjentów, którzy mają tylko postać skórną łuszczycy i oczywiście stopniowany wysiłek fizyczny, pływanie, to też zależy od tego, jak wyjściowa masa ciała, bo u pacjentów też nie można forsownego wysiłku fizycznego zalecić ze względu też na obciążenia stawowe, a także na obciążenia serca. Dlatego też najlepiej w takich przypadkach zasięgnąć jednak porady fizjoterapeuty. Ja kiedyś rozmawiałam z panią profesor Brygidą Kwiatkowską, która jest konsultantem krajowym w dziedzinie reumatologii i pani profesor, jak pochwaliłam jej się, że udało mi się znowu zacząć biegać i biegam, powiedziała, że lepiej, żebym nie biegała, tylko żebym chodziła na takie dosyć aktywne, forsowne spacery, ponieważ jeśli biegam, to wcześniej czy później wrócę do niej z jakimiś objawami przeciążenia stawów związanymi właśnie z tym rodzajem sportu. Tak, to prawda. I jeśli to jest prosty przykład. Jeśli obserwujemy zapalenia stawów w obrębie palców, to najczęściej te zmiany dotyczą pierwszego i drugiego palca. I tłumaczy się to między innymi, że te dwa palce naszych rąk są najbardziej zaangażowane w manipulacje i właśnie te drobne mikrourazy mogą przyczynić się do, tak jak na skórze obserwujemy objaw Kebnera, do inicjacji procesu zapalnego w stawach. Na pewno lepiej wybrać basen. Tutaj no niestety są ograniczenia bardzo często, no bo trudno niektórym pacjentom przełamać barierę i pójść na basen. Może mówię to z pozycji mieszkanki Warmii Mazur, gdzie mamy jezior i nasi pacjenci chętniej i mają większe możliwości, aby skorzystać z pływania, ale warto o tym również pomyśleć. Pani profesor, mamy już pytania od uczestników naszego spotkania. I pierwsze z nich brzmi, dieta u nastolatki. Na co zwrócić uwagę? Na pewno musi to być dieta pełnowartościowa. Powinna być głodówką, przynajmniej długą. Jeśli post, to krótkotrwały, raz w tygodniu.
Natomiast zdecydowanie dieta naszych nastolatek różni się od diety nastolatek 30 czy 40 lat temu. Spożywamy za dużo cukrów prostych. Czasami wystarczy ograniczyć cukry proste, spożycie słodkich napojów i już ten efekt. Nastolatka, czyli osoba, która jest w pełni aktywności fizycznej, też powinna połączyć to z takim wysiłkiem fizycznym, który przyniesie znacznie lepsze efekty poprzez spalanie glukozy i redukcję tkanki tłuszczowej. Wspominała pani profesor o dobroczynnym wpływie oliwy z oliwek na naszą skórę, na nasz organizm ogólnie, w tym na naszą skórę. Bardzo często mówi się o tym, że olej z czarnuszki ma dobry wpływ na osoby z chorobami autoimmunologicznymi. Czy wie pani profesor coś więcej na ten temat? Na pewno olej z czarnuszki ma specyficzny smak. Możemy go traktować jako dodatek, czyli suplement. Natomiast w procesie przygotowania pewnych posiłków, no niestety musimy chętniej korzystać z olejów, które mają jednak obojętny smak. Nie każdy również akceptuje olej z oliwek, ale tak jak wspomniałam Państwu, olej z rzepaku ma bardzo wysoki punkt wrzenia, czyli może być stosowany do smażenia, przy okazji nie powodując zwiększonej produkcji związków karcynogennych, bo nie na każdym oleju możemy smażyć, czy nie każdy używać do pieczenia, ale suplementować nie tylko olejem z czarnuszki, ale takim olejem, który zawiera najwięcej kwasów omega-3, jest olej lniany. Też polski produkt, tylko również są osoby, które nie akceptują jego zapachu i smaku. I trzeba zawsze uważać, ponieważ ten olej ma dosyć krótką przydatność do spożycia po wytłoczeniu, więc trzeba zwrócić też na to uwagę, prawda? Tak, i podobnie jak olej z ostropestu. Olej z ostropestu i o ostropeście na pewno wszyscy pacjenci, którzy są chorzy na łuszczycę, interesują się swoją chorobą, na pewno słyszeli. Jest to olej, który jest bardzo ceniony, jeśli chodzi o protekcję komórki wątrobowej i ma pewne własności nawet jej regeneracji, ale też ten olej jest bardzo wrażliwy na procesy utleniania i powinien być trzymany w lodówce. Bardzo często przy łuszczycy, dietę w łuszczycy łączy się z dietą bezglutenową. Mówiła pani profesor, że osoby, które mają nadwrażliwość na gluten, powinny zwrócić na to szczególną uwagę. I tutaj mamy pytanie od pani Ani. Czy każdy chory na łuszczycę powinien porzucić gluten? Nie, nie każdy. I w tej chwili ta dieta bezglutenowa jest szalenie modna, ale również szalenie nadużywana. Jeśli pacjent koniecznie chciałby spróbować, czy ta dieta przyniesie efekt, może to zrobić, ale mniej więcej ocenić ten efekt po 3 miesiącach. Efekt może kontynuować, ale raczej bym zalecała najpierw wykonanie badań, takich, o których wspomniałam, przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej i przeciwko endomyzjum mięśni gładkich. A pani profesor, zanim pójdziemy zrobić takie badania, czy mogłaby pani wskazać, co powinno nas zaniepokoić i być taką czerwoną żaróweczką, która nam wskaże, że powinniśmy takie badania zrobić? Typowe objawy to wzdęcia brzucha, przelewania, to również luźne stolce, a szczególnie mówi się, że jest to kał, który ma taki charakter pienisty i z dodatkiem tłuszczów, niestrawionych tłuszczów, który ulega spłukaniu. Czasami ci pacjenci mają również zaparcia. Jeśli chodzi o objawy choroby glutenozależnej, mogą być bardzo różne. Czasami obserwujemy współistnienie nadwrażliwości w innych hormonologicznych, częściej współistnienie z zapaleniem tarczycy czy z bielactwem. Natomiast jednak powinniśmy zwrócić uwagę nawet w przypadkach, kiedy pacjent ma wyraźną niechęć do spożywania pokarmów zbożowych. Bo ci pacjenci często unikają spożycia i mówią wręcz, że nie lubią chleba, a bardzo często źle się po nim czuje.
Tak, to prawda, że czasami ja też zauważyłam u siebie, że mam czasami takie sytuacje, że jeśli zjem więcej produktów glutenowych, czuję się senna i być może, że też powinnam takie badanie w takim razie wykonać. Pani profesor, jak to jest z tymi warzywami psiankowatymi? Już pani wspominała o tym, że powinniśmy zwrócić na nie szczególną uwagę. Jednak te warzywa zawierają bardzo dużo cennych dla nas witamin. Czy możemy w takim razie jeść ich trochę w takich rozsądnych granicach? Czy może jeśli nie widzimy u siebie, że po nich mamy zaostrzenie choroby, to może jeśli ktoś uwielbia pomidory na przykład, może się nimi objadać? Tak, to nie powinien z tego rezygnować, jeśli czuje się dobrze i nie widzi związku zaostrzenia choroby. Ponieważ pomidory są nie tylko cennym składnikiem antyutleniaczy, karotenoidów, witaminy A, ale również cennym źródłem potasu. Warto poobserwować siebie. Jest to bardzo, bardzo indywidualne. Ja przez jakiś czas rezygnowałam właśnie z pomidorów, i z papryki, i z bakłażanów. Teraz jem je normalnie i nie widzę w ogóle wpływu na moją skórę. Także być może warto jest jednak przetestować to na własnej skórze dosłownie. Jasne. Mamy pytanie, kolejne pytanie od pani Ani. Czy zawsze chory powinien przyjmować jakieś suplementy, witaminy? Ja spotkałam się z tym, nawet dzwonią do mnie bardzo często pacjenci i mają pretensje, że lekarze nie polecają im żadnych suplementów, ani już nie wspominając o diecie, ale nie polecają im żadnych suplementów. Ja to tłumaczę w ten sposób, że jeśli lekarz zaleca szczególnie leczenie ogólne w takiej bardzo nasilonej to dieta przy lekach ogólnych tak naprawdę nie ma kompletnie żadnego wpływu, chyba że faktycznie ktoś się odżywia bardzo nieracjonalnie, prawda? Jeśli dieta jest zbilansowana, pacjent spożywa zarówno ryby, zarówno jajka, jak i warzywa i owoce, to wtedy nie musimy się martwić w dzisiejszych czasach, że ma jakieś niedobory witaminowe. Pamiętajmy, że suplementy diety, substancje jednak chemiczne, słabiej się wchłaniają niż te, które są przyjmowane w postaci naturalnej. Czyli właśnie kiedy zwiększymy podaż ziaren, orzechów, olejów, czy właśnie tych kolorowych warzyw i owoców. Natomiast te czasami suplementy diety kupowane różnych firm niekoniecznie mają dobre wskaźniki wchłanialności i niekoniecznie działają korzystnie. Natomiast suplementy diety również mogą mieć duże znaczenie i mogą trochę przeszkadzać nam w stosowaniu terapii. Wiemy o tym, że pacjenci, którzy są leczeni retinoidami, czyli neotigasonem, acitretyną, powinni stosować witaminę A. Grozi to wtedy przedawkowaniem leku i pierwszym z objawów jest bardzo silny ból głowy. Powinniśmy o tym również pamiętać. Powinniśmy również pamiętać, że dieta może mieć również wpływ na stosowanie cyklosporyny. Wtedy nie pije się soku grejpfrutowego, ponieważ sok grejpfrutowy zawiera substancje hamujące enzym cytochrom P450, który bierze udział w metabolizmie cyklosporyny. I to też grozi wtedy przedawkowaniem. Więc my też musimy pamiętać pacjentów, żeby na własną rękę nie stosowali zwłaszcza dużych dawek witamin. W tej chwili obserwujemy modę na spożywanie witaminy D3 i w okresie lata, kiedy nasza skóra po 20 minutach ekspozycji na słońce wyprodukuje już wystarczającą dawkę dobową witaminy D3, dodatkowa suplementacja może prowadzić do niestety niekorzystnych skutków. Pamiętajmy, że witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli A, D, E, K, kumulują się w wątrobie. I w przypadku witaminy D3, jeśli dojdzie do zbytniej akumulacji, może prowadzić do zaburzenia gospodarki wapnia, wapnienia kości, a także zwiększonej skłonności tworzenia kamieni nerkowych.
To bardzo ważne informacje, zwłaszcza, że wielu pacjentów z łuszczycą stosuje te witaminy bez wcześniejszych badań. A przecież jeśli ktoś ma poważne niedobory i ma problem z przyswajaniem witaminy D, to tak naprawdę taka suplementacja codzienna nie pomoże mu i powinien już brać dużo większe dawki witaminy D pod kontrolą lekarza, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Pani profesor, mamy tutaj pytanie od pani Justyny. Czy dieta keto może być stosowana w łuszczycy? Tak jak wspomniałam, tak, ale bardzo rozsądna dieta. I jednak jest to dieta, która wymaga prowadzenia za rękę przez dietetyka. Bo tak jak państwu wspomniałam, dieta Atkinsa, która dostarcza duże ilości tłuszczów, ale jest też dietą wysokoenergetyczną, może być przyczyną produkcji bardzo dużej ilości ciał ketonowych, które wpływają niekorzystnie na nasze nerki. Powodują bóle głowy, a nawet na siłowe. Pani profesor, tutaj mamy kolejne pytanie w nawiązaniu jeszcze do cyklosporyny. Czy jest jeszcze coś, co pani profesor odradza, czy zaleca przy braniu cyklosporyny? Jeśli chodzi o czynniki dietetyczne, nie. Ale też trzeba pamiętać, że cyklosporyna może obniżać poziom magnezu. Więc mogą się pojawić kurcze łydek i wtedy też bardzo warto na to zwrócić uwagę u pacjentów. I pytanie od pani Natki. Czy to możliwe, że po kiszonkach świąt może się zwiększyć? Ja mam takie wrażenie, że po zjedzeniu takich produktów, a nawet często po wodzie z cytryną, ten świąt się nasila. Tak, niektórzy zwracają na to uwagę, to jest szczególnie widoczne u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, ponieważ kiszonki zawierają nie tylko kwas mlekowy, ale dodatkowe jeszcze inne substancje i są to aminy biogenne. Aminy biogenne to są związki powstające z rozpadu białek w trakcie procesów gnicia. Między innymi kiszenie w takim troszkę pewnym stopniu jest. Te aminy biogenne rozszerzają naczynia, zwiększają przepływ krwi i między innymi w przypadku zmian zapalnych, atopowego zapalenia skóry, powodują nasilenie procesu zapalnego. I to przekłada się jednak na zwiększenie tych dolegliwości świądowych. Jakiś czas temu na grupach facebookowych był właśnie taki trend polecania sobie dużych ilości kiszonek, właśnie kiszonej kapusty, kiszonych ogórków, picia wody z tych przetworów, czyli tak naprawdę też rozważnie i tak. Należy się obserwować. Popularność jest teraz koreańskiej potrawy kimchi, która oprócz procesu kiszenia zawiera bardzo duże ilości ostrej papryki. I ta potrawa jest uważana za pokarm, który przedłuża życie, sprawność z racji bardzo bogatej zawartości nie tylko tego prawidłowych szczepów bakteryjnych, które usprawniają nasz mikrobiom jelitowy, ale także substancji mineralnej. Ale też uważam, że nie jest to pokarm dla wszystkich. Tym bardziej, że zdarza się, że na przykład można kupić czy spożywa się kimchi wykonaną na przykład 2 dni wcześniej. To też ten skład jest już troszeczkę inny niż po jakimś procesie, który może zajść przez na przykład kilka tygodni, prawda? Tak, to prawda. Tutaj pani Ania jeszcze skomentowała, że po 2 miesiącach przyjmowania magnezu z potasem faktycznie te skurcze jej przeszły. Także wszystko zgodnie z tym, co pani profesor mówiła. Pani profesor, na jednej z rycin, którą pani przedstawiała, był też seler naciowy. Czy sok z selera naciowego, czy jedzenie tego selera w dużych ilościach może też wpłynąć jakoś na łuszczycę? Myślę, że powinniśmy się jednak kierować zasadą złotego środka. Czyli też nie za dużo, nie nastawiać się na spożycie tylko kilku składników pokarmowych. Pamiętać, że są to pewne dodatki do całości,
ponieważ jeśli zaczniemy jeść tylko seler naciowy i kilka podstawowych wybranych przez siebie produktów, to niestety nie będzie to pełnowartościowa dieta. Zaczną się niedobory innych witamin. W selerze z kolei jest mało witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, więc też powinniśmy to bardzo zrównoważyć. U alergików bardzo często występuje nadwrażliwość. U osób, które na przykład są uczulone na pyłki brzozy, też nie powinny z dużych ilości. Niektórzy nie mogą jeść selera, zwłaszcza surowego, ponieważ no, może to wiązać się z pewną nietolerancją. Wspomniała Pani Profesor o alergikach. Czy alergie są częstsze w populacji osób z łuszczycą niż w populacji ogólnej? Kiedyś nawet jako młody dermatolog interesowałam się tym tematem i badałam. I okazuje się, że na szczęście tutaj nie ma takiej zależności. Wynika to troszeczkę z innego mechanizmu. W zapaleniu łuszczycowym brakuje nam limfocytów TH2, które z kolei częściej występują u alergików. Czyli tak jak gdyby te choroby stały trochę na przeciwnych biegunach. Ale jak najbardziej są pacjenci, którzy mają i łuszczycę. Tak, ja niestety do tej grupy należę i muszę bardzo zwracać na to uwagę. Pani profesor, a w takim razie czy alergia, która się nasila, może też nasilać objawy łuszczycy? Tak, i prostym przykładem jest nadwrażliwość na pewne substancje, które stosujemy w leczeniu. Pamiętam, są pacjenci, którzy mają uczulenie na przykład na dziegcie i uczulenie na dziegcie powoduje w tych miejscach jako objaw objaw urazu, wystąpienie zmian łuszczycowych. Bardzo ciekawą grupą pacjentów, którą też kiedyś w naszej klinice badaliśmy, byli pacjenci, którzy mają szczególną postać łuszczycy, a mianowicie łuszczycę dłoni i stóp. I tu, jak badaliśmy u pacjentów z łuszczycą dłoni i stóp nadwrażliwość na alergeny kontaktowe, to bardzo często stwierdzaliśmy dodatnie testy na metale, na chrom i nikiel. I okazuje się, że istnieje taka jak gdyby forma łącząca te dwie choroby, nazywane wypryskiem łuszczycowatym albo łuszczycą wypryskowatą, gdzie w badaniu histopatologicznym występują zarówno cechy łuszczycy, jak i wyprysku. Więc to jest ogromny dowód, że te dwie choroby mogą się ze sobą bardzo łączyć. Pani profesor, to tak naprawdę wiele z tych zasad, o których Pani mówiła, tak naprawdę na każdym slajdzie było mnóstwo bardzo cennych, ważnych informacji. Ja próbowałam coś wyciągnąć dla siebie, żeby wdrożyć to do mojego codziennego postępowania. I tak naprawdę jest mi bardzo trudno, bo tego jest bardzo dużo. Co Pani radziłaby? Na pewno obiecuję sobie, że trochę więcej czasu poświęcę na ruch, bo wiadomo, że brak czasu jest dla nas świetną wymówką, ale niestety ruch jest bardzo ważny zarówno dla łuszczycy, jak pani profesor mówiła, ale też dla naszego serca, które też przy łuszczycy jest bardziej narażone. No i koniecznie więcej warzyw. Co jeszcze pani profesor by takiego łatwego do zastosowania na co dzień by nam doradzała? Bardzo często osoby pracujące nie mogą poświęcić wystarczającego czasu na przygotowanie pewnych diet, czy żyjąc w tym pośpiechu nie gotują, czyli są skazane troszkę na stołówki czy restauracje. Warto wtedy pomyśleć, żeby urozmaicić swoją dietę, a więc niecodziennie zamawiać mięso, czy czasami wzbogacić to o posiłki rybne, starać się nie przejadać, nie pić kolorowych napojów, pamiętać o piciu wody.
bo bardzo często o tym zapominamy, sama zapominam i wtedy bardzo trudno jest zredukować masę ciała i u kobiet niestety objawia się to nasileniem celulitu na skórze, ale o tym powinniśmy pamiętać. Nie zapijać się kawą, pamiętać o tym, że wypicie kawy to tak jakbyśmy stracili jedną szklankę wody, więc pamiętać o tej suplementacji. No to jest też bardzo ważna informacja, szczególnie dla mnie. Także biorę sobie do serca. Pani profesor, bardzo dziękuję za bardzo ciekawe spotkanie. Bardzo dziękuję. Dla Państwa informacja, że to spotkanie zostało zarejestrowane, więc będziecie mogli do niego wracać. Udostępnimy je i będziemy się starali też na bieżąco budować tak nasze posty, komunikacje, żeby te informacje Wam przemycać i żebyście mogli sobie utrwalić to, co jest dla nas najważniejsze. Także Pani Profesor, bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że wkrótce znowu się spotkamy i będziemy miały przyjemność też porozmawiać o naszych łuszczycowych sprawach. A ja chciałam Pani bardzo serdecznie podziękować za krzewienie wiedzy wśród pacjentów, bo to, co robi Pani, jest no, czymś naprawdę wspaniałym. Zdecydowanie lepiej współpracować z pacjentami, którzy chcą, którzy mają świadomość. I nawet dzisiaj była u mnie w gabinecie pacjentka, która regularnie słucha Pani programu. Także życzę sukcesów. Bardzo dziękuję Państwu. Jestem do dyspozycji. A z Panią Dagmarą spotykamy się za 2 tygodnie na naszej konferencji Skóra i Kości. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że się zobaczymy. Dziękuję Państwu. Nie mogę się doczekać, Pani Profesor. I jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Tematyka spotkania jest bardzo intrygująca, także Państwu też będę przekazywała te najciekawsze, najświeższe informacje na bieżąco. Dziękuję i zapraszam na jutro. Jutro spotykamy się z tematem atopowego zapalenia skóry. Będzie pani doktor Natalia Zdanowska właśnie też z Kliniki Dermatologii od pani profesor Agnieszki Owczarczyk-Saczonek z Olsztyna. A w sobotę spotykamy się z kosmetologiem, porozmawiamy o pielęgnacji skóry, o specjalnych wymaganiach wrażliwej skóry, która jest zmieniona chorobowo. I podpatrzymy, jak wizażystka wykona makijaż na skórze z łuszczycą i doradzi nam, jak zrobić to bezpiecznie, żeby cały wieczór czuć się komfortowo i bezpiecznie i pięknie, pomimo tego, że jesteśmy chore na chorobę skóry, przewlekłą chorobę skóry, która czasem nam ten sen z powiek ściąga. Także do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Do zobaczenia Państwu.